Tutaj żeśmy, kurczę, nie byli, nie wiem jak to, co się mogło stać. Czy tutaj nie ma po prostu wejścia z jednej strony? Nie, bo to jest też jakieś takie pomieszczenie dla ekipy pracującej tutaj. I tu schodki i już. Trzeci raz jest to chyba, albo czwarty może nawet, ale jest fajnie. Kurczę, cisza, spokój. Bardzo. Jest zacnie. Nic? Nie. Jedynie jakiś rąb. Tutaj delegacja od Bogusława Wołoszańskiego. Bada temat. Tam w środku jest jedynie jakiś rąb. Nawet nie rąb. No to teraz dawaj jak Bogusław Wołoszański. O, znowu dziecko wypaczyło tunel. A to ten tunel znam. No nawet mi nie mówcie, że tutaj jest drewno na ognisko. Co? Nie. Kurmangę. Kurmangę kan. Aha, post. Kurma, tak. Ile jest, ile było tych... No, armat. Jaki zasięg miały te? Ile było armat i jaki miały zasięg? Na szkolną wycieczkę. Na szkolną wycieczkę. Tylko to drewno mnie tutaj niepokoi. Żona tam świeci. Aha, znowu ciemno było. A to takie jakby na rozporkę było. Bo ludzie ciekawo zbierają drzewie, karuszkę. Survivalują. Takie paskie grzeją. Karuszkę miały. Tam jest przejście. I tutaj jest ślepo, z tego co pamiętam. Ale jest rondo. Że co jest rondo? A nie, nie rondo. Nie, rondo chyba. Czekaj, zaraz zobaczymy. Nie. I tutaj? Tu jest przejście. Nie wróć tu nawet. A my znowu mamy tu na przebranie. Dobrze, że macie. Chwila, mam się. Zaraz zobaczymy, bo tutaj widzę wyjście. Zaraz powiem. Wcześniej, zaraz schodeczki, okularki i wychodzimy.
Chodźcie! Taki punkt. Tutaj jest zapewne też zejście do nikąd. Stacja bazowa. Dobra. No. Niezłe maskowanie, co? Kopuła ulana i nalaptane gluty betonowe, żeby nie był taki kształt regularny. Jacy tam ludzie się zbliżają. Słychać? No, ale kurczę, fajnie tu jest. Co prawda sprzętem ci zostawiłem, ale nic. Idziemy na szczyt. No, tak, skrótem. Tutaj chyba haki na jakieś, no, na jakieś siatki maskujące. No, tu wzmocnienie zrobili, o. I cała ta konstrukcja lepiona jest taka. Maskująca. Kamyki poukładane w miarę, żeby się tam przyklinowały i zalaptane betonikiem. Ale działa. Jestem pod stałym wrażeniem tego wszystkiego. Naprawdę zacny. A może zobaczymy, jaki może poczytamy zasięg. Tak. To jest tutaj wcześniej wspomniana ciekawostka, tylko trzeba podejść bliżej. O, troszkę podejść. O, tak zostało zrobione. Całusieńkie tutaj maskowanie tego tematu. To pewno do podawania amunicji, chociaż nie wiem, może niekoniecznie. Kliczki, ale by się złomiarze ucieszyli. Tutaj to by wybierali do no. Łory Gliński to by się chyba posmarkał z wrażenia. I tutaj chyba było wyjście i to jest zaspawane, co przechodziliśmy tunelem i co tam było bez podłogi. Do góry, co można było popatrzeć, takie tam było, taka tam była japa. I to jest chyba tutaj, i to jest zaspawane. Żeby tam nikt nie wleciał. A nie. Schody? No wiesz co, widać podłogę, ale może być, że to jeszcze gdzieś skręca. Ja mogę się tam przycisnąć. Oho, kamera mi zaparowała. Jak tak chukać. Nie, wiesz co, tam było wilgotne i chłodno. Tu jest jakaś dziura. Aha, czy to jest to? Tak. Ja to będzie czuła w ogóle. Ja tu może to zobaczyć. Gdzie jest dziura? Tutaj. Nie. No bo już myślałem, że normalnie nie ma. No, przodemo, masz wybrane.
tylko może tak, wyciągnij go tu, tędy. No, kabel jest niezły, jak pyski ręka. Cyk. Start. Start. No i czekaj. I... telefon daj. Telefon? Szybka ładowarka A. 17-13. A. Aha, to już wiemy, że jestem mądzią. To co zrobiłeś? No nieźle, się dziwię, czemu mój normalnie nie ładuje. Na razie przygotowuję. A to co źle zrobiłeś? 23 minuty do załadowania do 80%. No, ale jestem osią. Ale co? Nic, wybierałem złą ładowarkę. Zajebiście. A tu co się dzieje? Tu za chwilę będą się uruchamiać wszelkie o. A żaden nadmów nie jest włączony, nic. On tutaj teraz będzie sobie odprowadzał temperaturę z baterii. No. Ciekawe, czy pokazuje ile ten mamy mocy. 0,39 kWh już jest dołożone. No ale nie, no to pewno 50 kW. No. Nieźle. I dwa samochody nie mogą się ładować jednocześnie. To trochę lipa, ale to by im mogło kabelek utrącić. 13.22 minuta zleciała. Nie, no tak, 22 kW, jakbyś dmuchnęła normalnie w rower, to by sam zaczął jeździć. Nie no, 22 kW to jest na tą wtyczkę taką, o. Pod Ikeą na tą wtyczkę to można za darmo auto ładować, ale chyba nie 22 kW. 3 minuty i było ile? 27% chyba. No, nieźle. Czeszę, bym cię oparzył. I co? W większości przypadków nie jest problemem zasięg samochodów elektrycznych, tylko brak infrastruktury do ładowania. No bez jaj, no zobaczymy ile to wszystko tutaj będzie trwało. Na razie trwa to 4 minuty i 50 sekund i jest już 54% z 27. No, do 80 to nie, no bo później już się wyłącza, już takim dużym prądem nie może tutaj czesać. No, lampka czerwona. Tutaj prąd srogi idzie. Jak sytuacja? 12 minut. 73%. Teraz już będzie pewno nieco zwalniać. No, ale daje radę. Rachu, ciachu i po strachu. 16 minut 49 sekund. 80%. Ok. Można odpiąć już. Tak, tak. Odblokowany. Ale ciepła. Wtyczka ciepła. Jedziemy. Jeszcze pewno apka. Apka. Potwierdzenie. Zatankowaliśmy za 52 korony. O! I co? 17 minut 95 km do przejechania. Taki stan baterii. Da się! Da się!